W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam deskę rozdzielczą Solbusa. To tak, numer taborowy 1069. Solbus. A tutaj, no to mamy te. Tutaj mamy pierwsze drzwi, lewa połówka, pierwsze drzwi, prawa połówka, drugie drzwi po prostu. Trzecie drzwi. Skrzynia biegów, Void. Do przodu, neutralnie do tyłu. Automat, ciepły guzik. Automat. Tutaj to nie wiem do czego służy, ale niech będzie. To jest podnosz. To jest przyklęk. Dobra, nacisnę. Nic z tego. Tutaj jest podnoszenie autobusu na poduszkach. Hamulec przystankowy. No. Następnie mamy tutaj ten piec. Nie wiem czym się one różnią, ale dobra. Wentylację. Przełączanie funkcji komputera. Autobus teraz jest zasilanie jest wyłączone, więc nie zobaczymy. Ale dobra. Światła awaryjne. To jest chyba te oświetlenie kabiny pierwszego stopnia, drugiego stopnia chyba. Oświetlenie przy linii pasażerskiej. Drugiego stopnia. Pierwszego stopnia. Tutaj mamy te. Jak to się nazywało? Światło w kabinie. Nie pokażę wam akurat jak to wygląda, ale dobra. Tutaj mamy te. Klakson, nie naciskam. Ten. Tutaj mamy te. W tą stronę wycieraczki. Tutaj to rączka do góry, do dołu to kierunkowskaz. Do siebie to światła długie. Teraz tak, hamulec ręczny tutaj. Tutaj nie wiem co to jest. Dobra, niech będzie. Nie wiem co to jest, trudno. Ten. Tutaj to jakie do hamulca przystankowego i ręcznego oddzielnie to chyba jest. No i tak to jest z tym autem. A chwila, jeszcze tutaj. Tutaj jest ten kasownik, sterownik do kasowników. Tutaj jest system gaszania, coś tam. Tutaj jest te panel klimatyzacji, czy jakoś tak się nazywa to. Tutaj jest coś. Nie wiem co to jest, czy to radio, czy co, ale niech będzie. No. A łączenie się z centralą to jest. No, no to się odzywa, nie jak się tam no, no dobra. No i tak. I teraz sterownik, tylko żeby nie złapało kierowcy. Dobra, mamy tutaj tak. Tutaj jest komunikat zewnętrzny. Linia 263. Kierunek Centrum Onkologii. Tutaj jest ten przystanek. Stegny. Tutaj tym się nie będę bawił, bo nie wiem co jeszcze się stanie. Tutaj zmiana trasy, nie naciskam. Tutaj menu, też nie zagłębia się w to. Tutaj te. Poziom głośności, regulacja głośności, ten. Zapowiedzi przy... Wybór głośnika wewnętrzny, zewnętrzny. Teraz jest wybrany wewnętrzny. Podgłośnimy sobie. Niech tak będzie. Na przykład. I teraz tak. Stegny. O, teraz jest na 90% więcej się nie da. Taki sterownik. Jaki to? RIG SRG 6000P. No. Następnie ten. Jak to się... Gdzie to było? O, tutaj. To coś. Głośnik wewnętrzny. Zewnętrzny. O, teraz jest trochę różnica.
Dobra. Teraz tak, 13 minutek jeszcze. To luzik. Ten, jak to się nazywało? Zmienna. Nie, kurczę. Jak? Dobra, tutaj. Gubię się w tym wszystkim, ale dobra. No. Zewnętrzny. Teraz sprawdzimy. Linia 263. Kierunek Centrum Onkologii. A jak podgłośnimy, to zobaczymy, jak będzie. Może będzie za głośno, ale to da się przeżyć. Nie da się głośniej. A damy na 70. To zobaczymy, jak teraz. Linia 263. Kierunek Centrum Onkologii. No. Wszystkich funkcji nie znam, ale nie wszystkie mi są potrzebne. Tutaj te, tutaj to coś. No. Niech tak będzie na razie. No, co tu jeszcze? Tutaj to nieważne. Kurczę, jak tu się robiło te kamery? Dobra. Dobra, nie dowiemy się tego dzisiaj. Ten. Dobra, tutaj mamy kamerę. O. Tutaj taka kamera. Tutaj jest taka kamera. Tutaj jest ta. Możemy kliknąć sobie. O. Tutaj, no to mamy te. Przy trzecich drzwiach. Tutaj. Te, jak to się nazywało? Tutaj z przodu. Dobra, jak to się robiło dalej? Wstecz. Dobra. No data, aha, dobra. Co to jest? Tutaj jest przy numerze taborowym, czy czcionce? Przy czcionce, no. Tutaj, nie wiem, nieważne. Nie wiadomo dlaczego, ale to jest na czarno-biało, niech tak już zostanie. Tutaj, no to jest te, przy drugich drzwiach. O, dobra. Ten, i co tu jeszcze? Dalej. Dawaj, ładuj się. Dobra, nie załaduje się, trudno. Szkoda tracić na to czasu. Zamknij. Dobra. No i co? Tutaj się przedstawia przystanki, ale nie będę tego robił, żeby widzieć, kiedy jest odjazd. No tutaj tam śmietnik, ale nie klikam tego. Nie wiadomo, co się stanie. I tak. No i co? Czy to wszystko? To było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. No i trzymajcie się. Do widzenia.